I zaczynamy od tego, że jeżeli mamy takie typowe zadanie, które mówi o tym, że mamy do uszycia zarówno spodnie, jak i marynarki i mamy pewne ograniczenie, jakimi jest zasób materiału, podszewek i siły roboczej i wiemy, jakie były, powiedzmy, te podstawowe dane dotyczące tego zadania na wejściu, na samym początku, jakie mamy zyski na spodniach i na marynarkach, jakie mamy zasoby materiału, ile potrzeba jednostkowo podszewki na uszycie zarówno spodni, jak i marynarek, potrzeba ile czasu liczonego w godzinach na uszycie spodni i marynarek, ale z wykorzystaniem siły roboczej, czyli zatrudnienia. I jeżeli wiemy już, ile mamy środków produkcji do wykonania tej optymalizacji, czyli ile uszyć spodni i marynarek, z użyciem materiału podszewek zatrudnienia, z uwzględnieniem, ile mamy tych zasobów, czyli czego nie możemy przekroczyć. Gdy dokonamy już, powiedzmy, obliczeń simplexowych i już dokonamy tego ostatniego naszego przekształcenia do tablicy simplexowej i zauważymy, to jest oczywiście tylko ostatnia tabela. Ja tylko chcę pokazać analizę pooptymalizacyjną i w tym momencie, jak widzimy, to jest tylko tablica ostatnia, która wskazuje na to, że rozwiązanie, które zawiera się w tej tablicy, jest optymalne. Więc tutaj całej analizy simplexowej ja tu nie przedstawiam. To należy zwyczajnie na to zwrócić uwagę. Na pewno co widzimy? Tablica jest optymalna. Dlaczego? Bo jeżeli liczymy wskaźniki CJ minus ZJ, CJ mamy tu, wskaźniki ZJ mamy tu, to wychodzą tutaj nam różnice między tymi liczbami a tymi liczbami. Wyniki mamy tutaj zapisane. Jeżeli nasze zadanie oczywiście polegało na maksymalizacji zysku całkowitego, to wszystkie nasze wskaźniki przy takim sposobie optymalizacji, czyli CJ minus ZJ, powinny być albo zerowe, albo ujemne. U nas ten warunek został zachowany i co wtedy możemy powiedzieć? Na pewno to, że ta tablica jest tablicą ostatnią simplexową i nie potrzeba więcej przekształceń. I X1, X2 mają optymalne wartości 5 i 6. I w tym momencie, jeżeli mamy, czyli to oznacza, że potrzeba w tym momencie uszyć 5 par spodni i 6 par marynarek, to są nasze wartości optymalne, a nasza funkcja celu wtedy osiągnie wartość tutaj na dole 450, najpewniej to będzie jako złotych, tak, bo zysk był podany w złotych, ale jeżeli mamy do przeprowadzenia analizę pooptymalizacyjną, bo ja tutaj to inaczej nazywam, musimy zacząć od tego, że jeżeli ograniczenia mieliśmy na poziomie materiału, podszewki i zatrudnienia 45, 24 i 40 odpowiednich jednostek, to tutaj mamy tak zwane te nasze, nazwijmy, zmienne dualne. Te trzy zmienne sztuczne czy dodatkowe, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, wskazują o czymś takim jak o ile, czyli no można nazwać to zmienne dualne, o ile wzrośnie wartość funkcji celu, gdy zwiększymy dane ograniczenie o jednostkę. I mamy trzy zmienne sztuczne, bo były trzy ograniczenia w naszym procesie produkcji i po kolei te zmienne dualne wynoszą 10, 0 i 0 dla kolejnych trzech ograniczeń. I tutaj mamy to ładnie zapisane. I jak to zinterpretujemy? A następująco, jeżeli zwiększę ilość materiału o jedną jednostkę, czyli o 1 metr kwadratowy, czyli tyle byśmy dokupili, to trzeba się liczyć z tym, że nasz zysk całkowity teoretycznie, jak się nic innego nie zmieni, wzrósłby o 10 zł. Jeżeli teraz chodzi o surowiec zwany podszewką, dla niego zmienna dualna wynosi 0. Możemy to w ten sposób zinterpretować, że jeżeli ja dokupię dodatkowy metr kwadratowy podszewki, to wcale mi nie wzrośnie zysk całkowity.
Czyli kupić mogę, a zysku więcej nie wygeneruję. Tak samo w przypadku zatrudnienia. Jeżeli zmienna dualna dla zatrudnienia jest zerowa, oznacza to tyle, że jeżeli będę miała dodatkową godzinę zatrudnienia, to zysk całkowity w ogóle nie wzrośnie, czyli nie ma co dodatkowo ludzi zatrudniać. Teraz typowa analiza postoptymalizacyjna, ona będzie powiedzmy, określała granice, w jakich możemy tutaj posiadać ilość materiału, podszewki i zatrudnienia, czyli trzech naszych surowców, w jakim zakresie on się może zawierać, ten nasz każdy surowy, czyli od do, jakieś przedziały, aby obecne rozwiązanie, czyli tutaj, jak widzicie, produkcja 5 par spodni, 6 marynarek, pozostało nadal rozwiązaniem optymalnym. No bo wiadomo, że jeżeli zmieni nam się zawartość, ilość naszych surowców w jakimkolwiek zakresie poza ustalone zakresy górne i dolne, możemy się liczyć z tym, że ten plan produkcji 5 par spodni, 6 marynarek ulegnie zwyczajnie zmianie i co innego stanie się bardziej optymalne. Przy zmianie naszych stanu surowców. I teraz tak, jeżeli tutaj zwrócimy uwagę, że nasze zmienne sztuczne związane ze zmiennymi dualnymi mają następujące wartości, jak tutaj widzimy, przepisujemy je i wiemy, jakie one mają w tym momencie wartości z tych trzech równań, które były te w tablicy simplexowej, czyli faktycznie przepisujemy te trzy zmienne sztuczne i jakie były wartości tego wektora brzegowego. I teraz, tak jak tu można zauważyć, po kolei tą wartość dzielę przez tą, mamy wynik. Potem naszą wartość brzegową dzielę przez kolejną, wpisuję tutaj. Jeżeli teraz wartość tą brzegową podzielę przez tą wartość, mam wynik tutaj. I po kolei tak samo 6 dzielę przez tą liczbę, potem przez tą i przez tą. Wyniki zapisujemy tutaj. Potem tą wartość brzegową 1 po kolei dzielę przez każdą z tych i otrzymuję wyniki. Jeżeli teraz zauważymy, że początkowe wartości tych zmiennych sztucznych, czyli tutaj naszych ograniczeń było 45, 24 i 40, co tutaj przypisujemy, to te wartości mogą się w jakimś zakresie zmniejszać lub zwiększać. A w jakim? No właśnie, do zakresu górnego, czyli jakby tej górnej granicy, w tym momencie robimy tak, 45 minus, czyli ten zakres początkowy, od niego odejmę, no właśnie co? W tym momencie liczbę najmniejszą, czyli jakby powiedzieć największą z minusem spośród tych, które tu mamy. W tym momencie tą największą liczbą ujemną, no powiedzmy powiedzieć, no, no bezpośrednio to po prostu najmniejsza liczba, ale chodzi o to, że z minusem liczba, to jest minus 1, czyli od 45 odejmuję minus 1, czyli faktycznie mam większą 46. Jeżeli spośród teraz tych liczb ja wezmę największą liczbę, czyli bierzemy te ekstremalne po prostu i tą największą dodatnią ja teraz odejmę od tego zakresu początkowego i mam 30. Oznacza to tyle, że tego surowca pierwszego, materiału, ja muszę mieć ilość między 30 a 46, aby to rozwiązanie bieżące co do produkcji spodni i marynarek pozostało nadal optymalne. Jeśli teraz chodzi o drugą zmienną sztuczną, która reprezentuje podszewkę, to jeżeli 5 podzielę przez minus 5 dwunastych, tak jak to było w obliczeniu, i wyjdzie minus 12, i to jest u nas najmniejsza liczba spośród tych trzech, które ja tutaj biorę pod uwagę, to od 45 odejmę tą najmniejszą i będę miała faktycznie górną granicę na 36. Jeżeli teraz spośród tych liczb najmniejszą liczbą, jaką mam do wyboru, jest 4, to od 24 odejmę 4, mam 20. Można to zinterpretować w ten sposób, że ilość tego surowca drugiego, czyli podszewki, musi się zawierać w granicach od 20 do 36 metrów kwadratowych i to będzie gwarantowało to, że podane rozwiązanie optymalne
co do produkcji spodni i marynarek pozostanie nadal optymalny. Teraz, jeżeli w tym momencie zrobimy w ten sposób, że w przypadku surowca trzeciego, jakim było zatrudnienie, podzieliliśmy te wartości przez wyniki tego surowca trzeciego i co? 5 przez 0, no faktycznie można było powiedzieć, nie można dzielić, ale faktycznie znając granice, przyjęlibyśmy, że 5 podzielone przez 0 to jest liczba dążąca do plus nieskończoności. Jeżeli 6 podzielę przez 0, no bezpośrednio nie ma wyniku, ale znając, znowu mówię, matematykę, analizę matematyczną, powiemy, że to jest liczba dążąca do plus nieskończoności. I teraz, jeżeli 1 przez 1 to mamy 1, to w tym momencie u nas najmniejszą z tych liczb, zacznę od końca, jest u nas minus 1, czyli w tym momencie, czy jest 1, czyli jeżeli od 40 odejmę minus 1, to będę miała 39. I teraz, jeżeli tutaj jedną z tych liczb jest w tym momencie nieskończoność, możemy powiedzieć, że ona jest tą liczbą dla mnie najwyższą, to ja bym powiedziała, że to raczej no, tutaj powinno być liczone to jako 40 minus nieskończoność. Dlaczego tu jest plus nieskończoność? Ja to wzięłam od studentki. Wydaje mi się, że granica powinna być liczona tak jak w poprzednich dwóch przykładach. Ten zakres początkowy minus właśnie. Tutaj powinno być liczone jako najniższa, to powinno być 39, znaczy 40 minus, tak jak tutaj było to powiedziane, najniższa, czyli minus 1, czyli 40 minus 1 jako najniższa z tych liczb, powinno być zakres górny 39, a dolny to powinno być 40 minus liczba najwyższa, czyli minus nieskończoność, czyli powinno być w tym momencie liczone to jako minus nieskończoność, czyli faktycznie granica powinna być w zerze. Także tutaj ten zakres powinno być od 0 do 39, ale ja nie dyskutuję z tym przykładem. To jest przykład, jaki dostałam od studentki, więc w tym momencie powiedziałabym, że jeżeli to jest poprawnie, to zakres tego zatrudnienia powinien być od 39 w górę. Według mnie powinno być odwrotnie, czyli powinno być od minus nieskończoności do 39, patrząc na to, jak to było liczone w poprzednich dwóch przykładach. Czyli generalnie zatrudnienie powinno być od 0 do 39, żeby te wskazane rozwiązanie było optymalne. Dlaczego od 0? No bo wiadomo, że zatrudnienie jest zmienną, czy powiedzmy cechą nieujemną, ekonomiczną, czyli nie przyjmuje wartości ujemnych. Czyli jeżeli dolna granica by była od minus nieskończoności, no to formalnie w związku z tą zmienną ekonomiczną mamy zakres od 0 do 39. Jeżeli macie inne zdanie, jak najbardziej możecie mieć rację. Jestem tylko korepetytorem, nie jestem profesorem żadnej uczelni, ani też nie uważam, że jestem najmądrzejsza, więc potraktujcie ten materiał tylko edukacyjnie, ćwiczcie sami jak najwięcej, bo tylko to Wam gwarantuje zaliczenie i na początek zrozumienie danego zagadnienia. Traktujcie to jako materiał dodatkowy, nie jako wykładnie. Także ja życzę Wam powodzenia. Jeżeli uważacie ten materiał za jakościowy, jak najbardziej udostępniajcie go swoim znajomym. Pozdrawiam i życzę sukcesów w nauce. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.